Jak można zweryfikować tożsamość w sieci? Prościej, mądrzej, smartniej. Coraz więcej czasu spędzamy online. Jesteśmy coraz bardziej aktywni w sieci. Robimy tutaj zakupy, pracujemy, nawiązujemy nowe znajomości. Jednak w internecie musimy zachować czujność. Łatwo dać się komuś nabrać. Chociaż zazwyczaj posługujemy się tylko swoim numerem telefonu i adresem e-mail, są jednak sytuacje, w których trzeba zastosować dodatkowe środki bezpieczeństwa. Dostęp do usług finansowych, wirtualnych portfeli czy instytucji publicznych, takich jak sąd, urząd miasta czy zakład ubezpieczeń społecznych, w niepowołanych rękach, to przepis na kłopoty. Objęte są one silniejszymi zabezpieczeniami niż sam e-mail lub konto w sklepie internetowym. Na szczęście technologia umożliwia łatwe i wygodne potwierdzenie Twojej tożsamości. Dzięki temu załatwisz wiele spraw przez internet z zachowaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa, bez stania w kolejkach, w urzędach czy instytucjach finansowych. Jakie narzędzia pozwalają bezpiecznie weryfikować tożsamość w sieci? Przyjrzyjmy się tym najpopularniejszym. Po pierwsze, istnieje profil zaufany. Dzięki niemu załatwisz sprawy urzędowe online bez wychodzenia z domu, a założysz go zdalnie. Wystarczy, że masz konto w banku, e-dowód osobisty lub potwierdzisz swoją tożsamość w rozmowie na żywo z urzędnikiem. Mając taki profil, złożysz wniosek online, odbierzesz urzędową korespondencję czy podpiszesz zeznanie podatkowe. A jak tożsamość weryfikują instytucje finansowe? Przede wszystkim za pomocą przelewów autoryzacyjnych, usługi AIS świadczonej przez na przykład Kontomatika, czy coraz rzadziej przesłanego zdjęcia dowodu osobistego i selfie. Jak działa taki przelew autoryzacyjny? Kiedy zakładałeś w przeszłości konto bankowe, pracownik banku potwierdził Twoją tożsamość. Instytucja finansowa, odbierając od Ciebie przelew autoryzacyjny, widzi więc po danych nadawcy, że Ty to Ty. Rozwiązania AIS korzystają z tego, że banki muszą się wymieniać informacjami. Wystarczy zalogować się na swoje konto, by natychmiast potwierdzić swoją tożsamość. Pamiętaj, że rachunek musi należeć do Ciebie. Weryfikacja na selfie korzysta z kamery w smartfonie. Wystarczy zrobić zdjęcia obu stron dowodu, a następnie własnej twarzy. Zaawansowane algorytmy biometryczne albo pracownik banku czy innej instytucji porówna zdjęcia i na tej podstawie dokona weryfikacji. Pamiętaj jednak, że wysyłanie skanu dowodu osobistego oraz własnych zdjęć z dokumentem może być dla nas groźne. Upewnij się, że trafią jedynie do rzetelnych i sprawdzonych instytucji. Smartney.